Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, jest ze mną... I siostra, siostra! Tak, dokładnie, jest ze mną siostra. I dziś widzimy się znowu w PlayTap. Część druga naszej wspaniałej, ciastkowej kaferni pod Spolnym Plackiem. I tak, jak dziś urządziliśmy się trochę. Zaraz ją stracimy, wam. Ale tak, trochę tu się poustawialiśmy i plan na dzisiaj jest prosty. Ja będę serwował, siostra będzie piec. No, zaczynamy. Nie wiem, czy jest więcej do dodania. I tak, na pewno... Kiedyś chyba powinniśmy jedną się cytrynę. Co? Kiedyś chciałbyś się zamienić w końcu? Nie, kiedyś powinniśmy się zamienić. Ale to ty nalegasz, żeby tak zostawało tak, jak jest teraz. Wiem, bo mi tak dobrze. Okej. Okay. Muszę pamiętać, na deskę serów się nie kroi sera. Brawo. No co, nie pamiętam tego, więc w wolnej chwili wyrzucam ser. Okej, okay, jedna cytrynowa. To nie ważne, to będą babeczki tam do góry. I tak, babeczkę cytrynową już babeczkę serwuję. Serową. Mogę spróbować, tylko wtedy ona będzie do wyrzucenia, jeśli się da. Nie da się. A nie da się. Ale dobra, tak czy inaczej. Bierzemy Moposława. Moposław. Tak, no tak, tak mopa, tak, rozumiem. No oczywiście. Są dyski serów? Chwila, jeśli od razu są dyski serów, czy to oznacza, że to jest alternatywa? Tak, to jest alternatywa do chyba ciastek! Tak. Kurczę, to jest świetne! Mhm. Jeszcze lepsze niż myślałem, bo jakby to było po prostu dodatkowo, to okej, okay, no przedłużaj mi jedzenie i tak dalej, ale jak to jest zamiast, to świetnie. Okej. Okay. A ja robię drugą porcję, mam gotową drugą porcję ciasta, jak coś na muffiny, więc no. Jasne. I ciasta, czekoladowe. Gotowe. Możesz już wziąć muffiny. Bo z tego co widzę, tutaj trzy cytrynowe chcieli, więc szybko im to podam. Będzie spokój. To ja już no, ale zrobię. Ja biorę na nim posława. Z układem, bo wydaje mi się, że o wiele szybciej idzie. No tak, idzie o wiele szybciej. Teraz zobaczymy, co tutaj oni chcą. Dwie cytrynowe. To zaraz się zrobi i... Co ja mam z moją czekoladą jeden zrobić? A, dobra. Nieważne. A, ciekawa sprawa, że jeden może chcieć ser, a drugi może chcieć ciasto normalnie. Mhm. Jezus Maria. To jest trochę mniej wydajne niż było, ale okej. Okay. Jak najbardziej akceptuję taką opcję. Podoba mi się nadal. Więc tak, najpierw dwie cytrynowe. Ja już robię kolejną porcję muffin. Mhm. Jak najbardziej, rób. A on tutaj chciał czekoladową. Okej. Okay. I do tego ser. To zaniosę ser, a potem czekoladową. Ser. Dobrze. I czekoladowa. Teraz pora na Moposława. Ta jedna czekolada tam czekająca. Okej, okay, nie, dobrze. Niech czeka na przyszłość. O, dobra. Czekolada, no i cytryna. Mam na wszelki wielki. Okej. Okay. Dobra. Cytryna. Ser. Najpierw, bo jest najbliżej. A ja się cieszę, że w ogóle. Dla mnie takie ustawienie, jak jest teraz, że ty robisz sery, a ja robię drugą część kucharnianą, to jest idealne, moim zdaniem, ustawienie. O, możliwe. Nałożyć jakieś muffiny konkretne? Jeden czekoladowy. Możesz mi zrobić jeden czekoladowy i na razie to tyle, bo resztę ja tutaj przygotuję. Ja mogę serową jedną zrobić przecież też. No mogłabyś. Ale spokojnie. A wyciągnij muffinę, już tu położę. Dobra. To inaczej. Tu się niecierpliwą z podaniem, tutaj z czekaniem, to zrobimy tak. Jest dobrze. Daliśmy radę. I to koniec. Wydaje mi się, że to co tak proste? Tak. Sery nas ratują. Przecież ci mówiłem, że ja mogę zrobić ser. Wtedy nie musimy się aż tak martwić o muffiny, bo jak już nawet się niecierpliwią z nożem, to dam im ser i się cieszą, jeśli potrzebują sera. Więc dlatego to jest takie dobre. Ser pewnie jest dużo mniej warty niż babeczki. No, i tak ale... jest warty. On jest dobrym po prostu
dodatkiem do tego, że może ratować sytuację. Myślę, czy chcemy kupić drugą tacę, bo to jest chyba zwykła taca, a nie ta muffinkowa. No, to jest ta zwykła. Wiesz co, zaraz ci coś ważnego tu podam. Dobra. Co to jest? Spokojny obraz. Mogę go zrobić. No ja jestem za, jak najbardziej. Będą dłużej myśleć. Regał z książkami. Ale będziemy mogli też... Dywanik. Regał z książkami i... Pamiętaj, że musimy też... Że możemy ten... celować już w szóstkę tamtych, więc jeśli masz jakieś rzeczy, które dają jedną do dekoracji, to możemy dawać. Mam. Mam dywanik, mam regał z książkami. To kup dywanik i regał i postaw je gdziekolwiek. Dobra. Gdziekolwiek. Z dala oczywiście od kuchenek, ale gdziekolwiek. Majtu. Pyk. I postaw jeszcze... Czekaj, ile kosztuje regał? 40. Dobra, to dam radę. Mamy dwójkę. Ja książki tu. Dobra, jasne. Ale mamy drugi poziom, czyli dźwięk zniszcza się wolniej, gdy gracz jest pobliżu stolika. Jestem cały czas przy stolika. Czyli, czy my mamy jak największą po prostu cierpliwość teraz? Gaming? Tak. Szczerze tak. Cierpliwość gaming robimy. Dobra, to zaczynamy następny dzień. I standardowo, kroję jedną cytrynę, żeby było. Jakiegoś live'a z League of Legends ze mną. Nawet jakiegoś memowego. Nie wiem, czemu o takich rzeczach gadasz. Też ci mówiłem, że to nie przejdzie. Przeszłoby. Dobra. Jedna tacka jak zwykle, bo więcej nie trzeba tacek robić. No ja o, patrz, jak jestem tutaj. Jak patrz, zwykle. Jak się cieszę, jak tu jestem. Uwu. Nie. Masz okay. U góry, mafina. Wyciągnę ja już. Mówię, na wszelki zrobię jedne czekoladowe ciastka. Okej, okay. Muffiny już możesz otwierać przy okazji. Dobra, zaraz odbiorę, tylko zrobię... Ja zobaczę tylko, co chcą. O, dwa cytrynowe, to akurat świetnie się składa, bo mamy takie. Mamy takie. Tutaj ser i cytrynowe, dobra, oczywiście, już się robi. Dobra, już zaczynam robić drugą porcję muffin. Mhm, jasne. A jak będą potrzebowali, jak będziesz potrzebował czekoladowych ciasteczek, to mów, bo mam już w sensie... zrobione. Chodzi o to, że jak będą chcieć czekolady, to od razu ciasteczka dajemy? Nie, jak będzie już ostateczność. A, czyli jednak nadal preferujesz siedzieć na muffinach. Dobra. Mhm. Ja się z tym zgadzam. Dobra, jak najbardziej, tylko... Dobra, muffiny numer 2 się pieką. Okej, okay, to ja zobaczę, co chcą. Ser i cytryna. Mhm, świetnie. Ale mówię, ten ser ratuje dupsko. Ja ustawiam od razu te muffiny. Jasne, ustawiaj, to jest dobra strategia. Wątpię, żebyśmy dożyli ostatniej gwiazdki, ale i tak ładnie nam idzie. Nie bądź taka pesymistka, może się uda. Dobra, co wy chcecie? Czekolada pamiętasz i cytryna, z dobra. Kim ty grasz? Tak, pamiętam. Dobra, jeśli byś mogła czekoladę jedną na babeczkę wylać, to byłbym wdzięczny. Już robię. Akurat mam jedną tutaj u siebie na boku. Proszę. Ale patrz, że nawet miskę z czekoladą mamy poświęcać. Masz jedną tutaj na boku do odebrania. Tak, jasne. Tylko ja na razie po prostu zanoszę ser do tych, którzy chcieli serowe. Peski. Dobra, kolejne muffiny się pieką. Mhm. Ja za to biorę mu posławę, bo wiesz, trochę brudno się zrobiło w niektórych miejscach. Ja nawet jak tam stoję, to im się zwiększa cierpliwość. To fajnie. Okej, cześć, kolego, co chcesz? Cytrynka, okej. Już się robi cytrynkę dla ciebie. Świeżo wyciśnięta, hodowana w najlepszych warunkach, jakich może, na naszych odpadach kuchennych. Obok sera? Tak. Więcej jakieś... Jeśli smakuje trochę pleśnią czy coś, to patrz, jest wina sera. Patrz, jak im cierpliwość podbijam, stojąc sobie no, nieźle. Tutaj. Nie, to od razu lepiej. I podwójna deska, czyli najlepsze, co może być. Nie, to nie puszka. Już się bałam, to nie puszka. Jabłko. Piękne jabłko. Mam jedną mafinę czekoladową gotową. Ta, wiem, tylko ja po prostu ser szykuję.
Jeszcze tam będzie dwóch, więc już nie trzeba dorabiać mafii. Ale zobaczymy, co będzie. Ale chodzi o to, że każdy... Dobra, daj się skoczy. Czekolada. Nie, nie, ja rozpuszczę czekoladę bez ciastek. Właśnie, o czym chodziło? O czym chodziło? No, nie ty umiem nie umiesz pod kątem. Ukos, naprawdę. Człowieku, grasz na padzie! Teraz też już grasz na padzie. No wiem. Twoją biedną, bolesną ratować. Ostra, nie musisz dać takich tajemnic im. W końcu to nie jest do końca ich sprawa. To twoje w życie. To twoje skill tak, issue w życie. Patrz, zarobiliśmy. I 11 grup zaczyna się robić poważnie. A co gorsza, następny dzień daje kolejne utrudnienie. Ostre sztuczce! Nie potrzebujemy tego. Serwetki. Gdyby nie to, że nie mam miejsca na to, żeby je ustawić sensownie, to bym to wziął. Mąka. Po co ci mąka dodatkowa? Co mnie śmieszy? Przeczytałam tak. Mąka. I zacząłeś dostawać chłopaki na to. To jesteś ty, siostra. To jesteś ty. Czego innego można się spodziewać? Dobra, to bierzemy coś z tego, bo ostre sztuczce, okej, serwetki świetne. Mogę, ale nie potrzebujemy tego chyba. Mogę ci stoła, jak chcesz. A w sumie co? Dobra, masz tutaj. Będziesz mogła na początku dnia ulepszyć trochę, spróbować. Albo jak będę miała większą przerwę. Tak. Pod koniec dnia nawet, byleby tylko to ulepszyć. Mhm. Okej, to ja mogę już startować. Ty też? Też. Dobra. Oczywiście, standardowo rozpoczynamy od dwóch najważniejszych rzeczy, czyli przygotowania sera od razu na wszelki wielki i pokrojeniu cytryn. Zobacz, jak szybko zrobiłam ciasto. Zobacz, jak szybko robię ciasto. Bo dobrze się ustawiłam. Dobra. Poczekam teraz na mafinki. I jak mafiny będą gotowe, to możemy już... spalają ci się! Mogłeś też je wyjąć, nie powiem. Cicha, ja nie umiem. Okej. Okay. Możesz robić już kolejne. Robię. Co chcesz? A cytrynową, proszę. Oczywiście, już mamy cytrynową. Wie co chcecie? Czekolada i cytryna. Okej, okay, czyli czekoladę musisz stopić. Owo cytrynowo. A cytryny już tam zawsze. Nie wiem. Owo cytrynowo. Cichaj. Dobra. Siostra, stop czekoladę, proszę. Aha, dobra. Już topię. I nałożę na muffina od razu ci. Ja już zacznę wyciągać muffiny przy okazji. A ja idę robić majtu łapkami. Co? Ja już wyciągam, więc zaraz stolik będzie barowy wszystko gotowe. Chyba. O, jeśli... Tak, stoik barowy. Ja akurat to mogę normalnie odczytać. Okej, okay, ser. Dwa razy czekolada i... Czekolada. Okej, okay, czyli masz ser i teraz czekoladę dużo musimy roztopić. Już topię. A ja w tym czasie Mopusławym pochodzę trochę. No. Okej. Okay. To ja tego pojedynczego już zanoszę. Proszę, ciesz się, kolego. A jeszcze jedna czekolada do stopienia. Dobra. Szybko się topi czekolady, na szczęście. W piekarniku zwłaszcza. Mhm. Dobra, posprzątane, a jednak... chyba nie był dla nas. A co? Barowy chyba nie był jakiś fajny dla nas. Nie, barowy nie jest ciekawy. Ale nadal, dobra. Tutaj na te wszystkie trzy wyleję czekolady. Dobra. A tutaj ser i czekolada. Jezu, co oni mają z tą czekoladą? Czekolada nie jest zdrowa, ludzie. Bierzcie cytrynkę, cytrynka lepsza. Ale czekolada smaczna. Ale cytrynka lepsza. Nie, spaliłam czekolady. No, widzę tego węgla pięknego. Widzę to, siostra. Mnie nie oszukasz. Bo posław też mówisz, że to był piękny węgiel. Zaczynam się tu bać. Mam mafinę. To dobrze. Tylko je wzięłam, bo mi blokowały miejsce. Okej, bo już się bałam, że nie mam mafin. To byłoby naprawdę katastrofalne dla naszego interesu. Ale na szczęście mamy, więc mu posław nie, pora sprzątać. Ja patrzę nie, na wiem, że tackę. Tylko na tackę. Okej.
chyba przygotujmy ser na wszelki wielki. Co prawda ludzie za często sera nie zamawiają, ale nadal lepiej mieć. Cytryna, cytryna, tacka, czekolada. Dobra. Cytryna czy cytryna, to już będzie gotowe. I czekoladę szybko prosiłbym, żebyś podała. Nałożam na górną mafinę już. Szybciej. Jest dobrze. Nawet bardzo. Masz gotową cytrynową mafinę. I znowu dzień skończony. Udało nam się. Zaraz zaczniemy lamić świeżo tym. No, przecież teraz dostajemy kolejne utrudnienie. Boję się. Co to będzie? Ja szczerze też się trochę tego obawiam, ale jakby było, tak będzie. Boję cię bardzo. Ja i tak daleko zaszliśmy, więc jest sukces, moim zdaniem. To jest prawie nasz rekord chyba, z tego co mi się wydaje. Patrz, na pewno blisko. Mhm. No, za sery mało, ale to razem sera w ogóle było mało. Więc, tak. I uwaga! Pączek z ciulą, zmiana podczas czekania. Pączki są bardzo trudne do zrobienia. A są warte tyle samo, co nasze mafinki. Ale mogą zmieniać zamówienie. No pomyśl, co wolisz. Tylko tu jest plus 15% klientów. Ale 12 pączków! No właśnie! Więc okay. Mogę następnego dnia zrobić pączki i potem mamy to gdzieś. Prawie, że. Dobra. Okej. Okay. Czyli najpierw robisz pączki, potem ja zabieram tackę z pączkami do siebie i rozdaję pączki, ty się skupiasz na innych, tak? Kupujemy dobra. Blaty. Jednym słowem. Tak. Rzadkie ciasto dodaj mleka, przelej do foremki, do pączków. I do wyrośnięcia! Pozostaw do wyrośnięcia, dolej oleju do naczynia, każdy pączek piecz oddzielnie! Chyba trafiliśmy na to, na co ludzie narzekali. Przećwiczmy to. Pączki będziesz musiała w garkach smażyć. Okej, okay, czyli osobno będziesz musiała w garze to smażyć. Wiesz co, musimy teraz wspólnie tutaj ustalić, jak wyglądać będzie kuchnia. Tak, pączki wydaje mi się, że będą... To jest tak, długo robisz, a potem masz zapewnione na bardzo dużo klientów. Bo pomyśl sobie, jeśli będą nam przychodzić pojedyncze grupy, to jedna partia pączków nam zapewnia wszystko prawie. Dobra. Kurczę, bo mam teraz problem, żeby to jakoś stosownie ustawić. Proponowałbym może kuchenkę kupić. Bo ta startowa jest wolniejsza niż zwykła kuchenka. Wiesz co, będzie trzeba przetestować, czy pączki można smażyć w piekarniku. Tak, wszystko można w piekarniku. Na testowym. Wszystko można, ale... Ale wiesz co, siostra, mi się wydaje, że kuchenka będzie lepszym wyborem. Wiesz dlaczego? Bo nie trzeba będzie co chwilę wyciągać pączka, wkładać garka, wkładać pączka. To tak. To dawaj kuchenkę. A dobra. Tryb ćwiczeń najpierw. Nie mam urządzonego tego jeszcze. Dobra, czyli robię ciasto niczym na mafiny. Tak. I tutaj bez spiny zupełnie. Do tego jajko. Miocham, daj mleko z lodówki. Garnek chyba ustawiam na oleju. Chyba, że nie chcesz wracać z mlekiem. Nie, nie chcę. Nie chcesz wracać z mlekiem. Postaw to! Trzeba dolać oleju do garka przecież. Jak inaczej usmażysz pączki w środku? Teraz co do foremek. Okej, nie rośnie długo. Potem sobie to przekładam tutaj, żeby mieć blisko. Tackę. I one się szybciutko smażą, dobra. I co teraz? Nie wiem. Okej, dobra, odłóż nie na ogień. Okej. I teraz na to nakładasz czekoladę czy inne rzeczy. Dobra. To będzie ciężkie, bo mamy bardzo mało blatów. Można to zrobić trochę inaczej nawet.
Jak? Mogę ewentualnie, może być tak ewentualnie, że ja spróbuję to po prostu zrobić na początku dnia i ja się tym zajmę, a potem dopiero będę szybko biegał i wydawał. Jak chcesz. I zobaczę, jakby to wyglądało w piekarniku. Jest podobnie. One się nie stakują. One się no, nie niestety. Stakują. No to było oczywiste dla mnie. Dobra, leave practice mode, bo wiemy, jak robić pączki. To tak, pierwsze przegramy co, na pewno na pewno proponuję zwykłą kuchenkę. Tak, to właśnie tutaj i dostawiaj tą wywal. I teraz zastanawiam się, jak ułożyć składniki. No ja pojęcia nie mam. Jedno co wiem to to, że tak. Jak to chciałem? Co robisz? Pączki sobie tutaj szykuję, bo je można robić gdzieś indziej. To z u góry chyba lepiej ci będzie, żebyś nie musiał łazić tak daleko. Ja już ci tu zwolnię miejsce. Nie to, to zostaje. Dobra. Albo po prostu będziemy je smażyć na bieżąco. W sensie... Ta, można, można, tylko chodzi o to, żeby blisko był garnek do nich. Tak. Więc po prostu na początku dnia możesz pójść po garnek, wlać do niego oleju i potem to już zignorować. Po prostu zrobię ciasto i tyle. Mhm, więc ja garnki zostawiam w kącie, żeby po prostu pójść po garnek szybko, oleju dolać i tyle. Mhm. Bo garnek jeden wystarczy, nie musisz nim przejmować. Ważne tylko, żeby olej też był gdzieś tak nieprzeszkadzająco. Więc pomyśl sobie, gdzie chciałbyś trzymać olej, żeby to nie przeszkadzało w niczym. Tutaj nie będzie raczej przeszkadzać. Bo pamiętaj, że olej się nie zmarnuje. Dobra, tak można zrobić. Mam traktorka do cytryn, od razu ci powiem. Tam. Przecież ja cytrynami się zajmuję. Zamykamy to standardowo... Nie, nie możemy teraz tego zamknąć. Nie, teraz nie zamykamy. Dobra, to ja dostawię sobie jedną blot więcej. Będzie trudno, ale spróbujmy. Ja bym nie zastawiał mąką formy do pączków. Będzie kryzys, będziesz chciała wziąć pączka, weźmiesz mąkę. Nie musisz mieć dostępu do stołu do tego, do badań na razie w ogóle, więc po co tak ustawiasz? Dobra. Na razie możesz to zamknąć po prostu. To będzie najłatwiejsze ustawienie, szczerze mówiąc. No. Dla mnie. Staw sobie teraz wedle uznania. I lecimy z tym. Moja łapa. Racha tak, nie myliś. Mam muzykę w tej grze tak bardzo. Fajna jest, taka spokojna. Ja już też zupełnie idę... Zupełnie nie pasuje do... Dasz radę sama z pączkami, czy mam ja je robić? Garnek tak postawiłeś. Muszę całą kuchnię przejść. No właśnie, pączki robiłam! A. Ja myślałam, że coś innego. A to ja przynajmniej oleju naleję. Teraz dopiero robię muffiny. Jak mówię, na razie będę czekał z odbieraniem zamówień najdłużej, jak się da. Żeby po prostu nie było tych... Panik mołdów. Tak. Dobra, muffiny już zabieram. Na razie będą... Mówię, jak mam smażyć pączka, chyba że pączek to znowu jest kolejny po prostu rodzaj, który oni mogą chcieć zamiast. Nie. Pączek się liczy jako to samo, co my do tej pory robiliśmy, więc okay. Pączki możesz po prostu robić, jak będzie nam brakowało czegoś. Bo masz ich 12 tam prawie gotowych. Więc używam muffin głównie, a pączki są tak na alarm, że tak to określę. Tak, one są podobnie alarmowo jak te ciastka, które robię teraz. Właśnie teraz, ciastek teraz nie trzeba robić, jak mam pączki w sumie. A, okej. Okay. Trochę nie potrzebują, to... ale trudno, wydasz je. Jak są, to niech już będą, ale no nie jest to aż tak potrzebne. Dobra,
Czekolada, okej, ty chcesz cytrynę, to też dostajesz tutaj. To ja po cytryna prostu i ser. Już zacznę robić kolejną porcję muffin. Mhm. Ewentualnie możesz przynieść czekoladę, bo tu jest paru, których chcą czekolada. To możemy użyć tego już. Okej, ser, orzechy, jabłko. Nakładam ci muffiny na czekoladę powolutku, jak coś. I wrzucam jednego pączka, żeby zobaczyć próbnie, ile są warte. Pączki są tak samo warte jak muffiny. To już było mówione. A, dobra. Moposław, trzeba tu umyć podłogę. Lubisz swojego Moposława chyba. Oczywiście, że tak. Czekoladowe potrzebuję. Cokolwiek. Nawet dobra, ciasto czekoladowe już wezmę szybko z kuchni. Ja już roztapiam proszę czekoladę. Ma dwa razy czekolada. Okej, okay, ser. Dobra. Ale to nadal jedna czekolada, potrzebujemy dwóch czekolad. No, topię. Okej, okay, jak będzie już roztopione, to zaraz zaniosę czekoladę. No tak, widzę. Z tym się już nie przejmuj, macie już tu pączka. Już ci tam dalej muffiny. A, spokojnie, spokojnie, dam radę. Daję tackę tam, żeby było nawet. Okej, okay, ser i ser oraz dalej czekolada. Topię czekoladę. Topię czekoladę. Okej, okay, to zaczniemy od sera. Mhm. A ja robię szybko tacy serów ogólnie. I ja dorabiam już prostu muffiny, bo się kończą, widzę. Chyba, że woli, żebym topiła kolejne czekolady. A, spokojnie. Dobra, mam jedną zapasową czekoladę. Mhm, świetnie. A jedna u góry jest. Już mam wszystkich. Już mam wszystkich, chcę zobaczyć, co kto chce. Pączek jest. Pączki są o tyle fajne, że są tą faktycznie alternatywą. Mhm. Po prostu zróbmy sobie rano i użyjmy, jak będzie konieczność. No tak, o tym ci mówiłem przecież. Okej, okay, jedna cytrynka, to już mogę przekazać od razu. I teraz tak, ser i czekolada, to zaraz wam przyniosę. Zacznijmy od sera, potem czekoladę wam przyniosę. Zdążysz? Aaa, co miałbym nie zdążyć? Mamy jeszcze tą fazę, czekamy na podanie, więc no. Nie jajko. Chcę zacząć. Co nie jajko? Marudzisz, siostra. Zobacz dół, prawo. Nie wiem, spokojnie. No, wszystko wiem, spokojnie. Ale ty się odnajdujesz w kuchni, naprawdę. No cicho. Dobra, tamten też marudzi na ser. Na szczęście mamy zapas desek, więc jak już marudzi na ser, to dostanie ze świeżej deski, nieużywanej, nie to tamci. I mamy kolejny dzień ze sobą. Nie prawo wiem, siostra. Co bym ci zrobiła, jakbyś nie zdążył. Zatłukłabyś mnie z nożyczkami swoimi ulubionymi, a co innego? Tak. To przed chwilą mówiłem. Dla tych, którzy nie wiedzą, co chodzi z nożyczkami, polecam być na moich streamach. Tam jest cały lord nożyczek. To jest deep lore, tak? Ja, dokładnie. Mhm. A, daliśmy radę. O Jezu. Daliśmy radę. Ja coś się... Dobra, nic nie mówię, nic nie mówię, nie chcę mówić. Ej, bierzemy wystawę, ustawiamy tutaj nie? Ser? Ustawiamy ser, żeby zachęcać ich do kupowania sera? Właśnie myślę tak, chyba tak. Tak, zróbmy to, bo ser bardzo szybko można tak, ogarniać. Bo nie mamy problemu z pieniędzmi tak naprawdę na ten moment, więc... Dobra. Wystawka będzie tutaj? Tak. Tam, może być. Ja na początku dnia tworzę ser, kładę tam i będzie więcej zamówień na ser? Bo ty nie umiesz na ukos brać. Dam radę, siostra, tutaj dam radę. Jedynie tylko, co muszę zmienić, to to, że pierwsze muszą być... jabłka, bo jednej części będę musiał dorabiać. Ja sobie dobra, tak postawię garnki. Lecim! Żeby szybko lemy team. Wziąć. Namszczemy team. Dobra. Oczywiście, że tak. Pączki zacząć? Tak, zacznę od pączków. Tak, w sensie niech sobie leżą. Ja kładę pierwszą deskę na ten, na pokaz.
I jako, że na razie jeszcze jest spokój, to naszykuję tutaj ze 2-3 deski już zawczasu. W ten sposób będziemy mieć spokój po prostu taki, że już będą 3 gotowe porcje. Nie ile będzie grup, dobrze? Nie mów mi, ile będzie grup, bo zacznę panikować. Nie jest tak źle. Szczerze nam się już prawie nie zwiększają te grupy. Dobra, 3 deski. Dobra, już pierwsza porcja muffin się robi. Ja sobie pogadam z naszymi klientami. W końcu oni mi tak kochają. Ale co dziwić, mam taki wspaniały bonus. No to... No po prostu jesteś zabawiaczem dzieci i tyle. Cichaj. To wszystko zasługa tego majestatycznego bonusa, którego mam. Nie wiem, czemu zaczęła mi chodzić pewna piosenka, którą śpiewa pewien półbóg. Nie chcę copyrightów, żebyś dostał z... Dobra, czekoladę musisz zostawiać. Dobra. Dużo czekolady trzeba. No ja cię już roznoszę ser tym, którzy... Jasne. A ja już daję ser tym, którzy chcieli ser jako jedyni. Bo trochę takich było. Tak mi będzie szybciej, uwierz mi. Okej. Ale udało się. Chcą więcej sera. Się udało. No, dziwisz się, jak jest na wystawie? Myślą, dobry ten surowy ser. Może se zamówię. Nie. Ej, ale taki był nasz cel, więc się udał. A w sumie to my skąd mamy ten ser? Jak to skąd? No. Zamówiliśmy. Okej. Z mleczarni. No ale że nam się te zapasy nigdy nie kończą. No dobra, zadzieć prawdę. Spadasz na taką pizzerię, którą prowadziliśmy kilka lat temu, no to trochę tam sera nam zostało po tym, jak kazali ją zamknąć. Od tego czasu mamy tego. Teoretycznie jest po terminie, ale nie mów nikomu. Nikt się nie skapnie, tylko smaku doda. Tak, dokładnie. Okej, czekolada. Czekolada. A ja nie mogę czekolady, bo po czekoladzie boli mnie brzuszek. Mi chodzi o to, że zamawiałem dużo czekolady. To wiem, ale... no... taka anegdotka. Tak nikogo pewnie nie interesuje, ale... A mi się zachciało przez tych złych ludzi czekolady. Dobra, siostra, przynoś po prostu babeczkę czekoladową. No masz. Ziemki? Nie marudź. Nie. Czemu wziął ser? Czemu on wziął ser, a nie czekoladę? No, ser z wystawy zajął mało. Brawo, jełopie. Okej. Właśnie przegrałeś. Przegrałem? W razie weź ten z wystawy. Ja spokojnie, zdążę. Zdążę, ja ci to mówię. Robię. I teraz tak, teraz czas na mógł posława. I tak, ser. Cytryna i czekolada. Dobra, najpierw skupię się na serze. Dostawiam. Pojedynczą cytrynę już niosę. Jest tam też ser. Jeden ponczuś w razie, bo więc się nie martw. Jasne. Nie przejmuję się. Bardziej to jest tylko kwestia tego, że tak, ser przygotuję. I pączka cytrynowego, bo jeszcze nie widzieliśmy. Ładny. Ładny, bardzo. Chyba najładniejszy. Dobra. Z tych, co widzieliśmy. Nie kradnij sera! Jest wszystko okej. Okay. Nie, już nie trzeba. No, przecież ostatni klienci nam zostali. Dobra, to po prostu... No, udało się. Mamy co. Kolejny dzień za nami. Sukcesem. Uwielbiam te pady w ogóle, które mamy do Switcha, bo one są takie... fajne, malutkie, że mi się mieszczą w sam raz w rękach. No, są ciekawe. Nie mogę zaprzeczyć, chociaż ja preferuję standardowe X-klosksowe. Jeśli o to chodzi. Albo PlayStation, na PlayStation też, ale ostatnio się przyzwyczaiłem do X-klosksowych. Dobra. Wiesz co, siostra? Wow, 100 zarobiliśmy. Świetnie nam idzie. A teraz przywołałem coś jeszcze bardziej stresującego. Przede mnie ostateczny dzień normalnego trybu. Milcz! Doniczkę kwiatową? To jest ogólnie ciekawy przedmiot. Nie ma tego, ale dodatkowa cierpliwość... A, zmieni zamówienie. Tak.
To nie chcemy. Nie wiadomo, co się stanie. To jest jeden z trzech przykładów. Nie. Nikt nie wiadomo, co się stanie. Nie chcemy. Dobra, ale to zostawiamy tak, jak jest. I guess so. Dobra, chyba, że ponownie przelosujemy je sobie. Bo i tak mamy pieniędzy trochę. Z nimi można. Teraz możemy, idzie to aktywować. Chyba tego nigdy nie robiliśmy. Sztućce, winda... Kalosze! Kalosze, kalosze, kalosze! Musi. W ten sposób będę mógł chodzić po bałaganie, nie będę się aż tak musiał często skupiać na Mopusławie. A będziesz łaził wolniej. Dobra, przeżyję bez nich. Dobrze, kupię ci kaloszki. Nie, chodzi o to, że bardziej lubię biegać z Mopusławem. Bo Mopusław fajne dźwięki wydaje. Próbuję być poważna, okej? No, wiem! Jak ty próbujesz być poważna, to ja muszę cię próbować załamać i rozśmieszyć. Mylisz. Mylisz. Dobra. Widzisz, siostra? Umiem. Umiem przygotowywanie desek serowych. Ale nie umiesz w łapanie czegokolwiek na ukos. Cicho. To, że mój jełop już kilka razy próbował ukraść ser zamiast łapać na ukos, to nie moja wina. Twoja, ty nim grasz. Szekmat. Nieprawda. On ma własną siłę woli, własną osobowość i on sam sobą zarządza. Co się stało, że tak panikujesz? Byłam pewna, że sfajczę te mafiny, ale w ostatnim momencie je wyjęłam, a tak naprawdę to myślałam, że w ostatnim momencie, a miały jeszcze tak z połowę czasu. Okej. Okay. Nałożę ci czekoladę na jedną, because yes. Ech, zła siostra. Ale dobra, pora odbierać zamówienia od naszych pierwszych klientów i jedna cytrynowa już się robi. Ja już robię kolejną porcję. Tutaj dwie cytrynowe. Okej. Okay. Niestety dwóch cytrynowych nie mamy. Tutaj, co chcecie? Cytrynowa i ser, oczywiście, że już dostaniecie. Teraz pora na Mopusława, skoro i tak nie mamy zapasu mafinek i tym podobnych rzeczy. Tutaj mamy. Jedna czekoladowa, to już dostarczamy. A tylko chodzi o to, że nie, a nie miałem dostępu do niego. Dobra, postaram się mieć tak, żeby mieć zawsze dwie czekolady w zapasie. Okej, okay, ser i cytryna, to zaraz będzie gotowe, bo mamy akurat... NIE KRADNIJ TEGO JEŁOPIE! Dobra, i teraz tak, ostatni klient z tych, których mogę szybko teraz obsłużyć, chce sera, więc proszę ser. I teraz pora na Mopusława. Tego kochanego przyjaciela. Tak, a i teraz ważna sprawa, potrzebuję dwóch mafinek... Nie. Siostra... No, co ty mi robisz? Hałos mi wprowadzasz! Przepraszam cię bardzo, ale hałos mi tu wprowadzasz. Nie, przeszkodziłaś, ja przecież bym sam to zrobił. Okej, ser, czekolada i ser, i ser. Okej, to najpierw robimy ser dla podwójnego stolika. W ostateczności usmażę pączka, bo nie jest najlepiej. Smafina. No to smaż pączki. Możesz smażyć pączki, po co je w sumie mamy. Dobra, mam mafinę jednak. Jak na początku mi wolno szły te mafiny, to teraz jakoś tak w rachciach już. Okej. Okay. A ja szybko przygotuję ser do naszego pojedynczego klienta. I bardzo dobrze na dworze, a to nieprawda, po prostu deski trzeba było podnieść klozetową. Bo tak, nasze deski są robione z recyklingu starych desek klozetowych w takich wychodkach drewnianych, podwórkowych. Współczuję naszym klientom. Siostra... Przecież wszystkie nasze rzeczy są tego typu, więc no... Nie wiem, czym płaczesz za klientami. Oni już przywykli. A skoro wracają, to znaczy, że mi się to podoba. A skąd wiesz, że wracają? Może to są stali, nowi klienci? Nie, ja poznaję ten odcień pomarańczy. Wiem, którzy są stałymi bywalcami. Skąd wiesz, że to pomarańczowy? Się wydawało, że to zielony. Bo tak... Bo tak mi powiedzieli. Ja początku myślałem, że to jest różowy, ale mi powiedzieli, że to pomarańczowy, no to teraz mówisz, że to pomarańczowy. Okej. Okay. Jak ktoś podniczy się od cytryny? Nie chcę już porcji muffin, a dostaniemy tyle samo za pączki, więc... No spokojnie, damy już radę to ogarnąć, bo chyba wszystkie grupy już mamy za sobą. Dobra,
Jeden czekoladowy być potrzebny, na pewno. Jest czekoladowe, jedno gotowe. A jeszcze na przyszłość na pewno jedno będzie jeszcze potrzebne. Dobra, to już już smażę czekoladę. Okej. Okay. Cytryna i... Nie cukier! Dobra. Tak, jak mówiłem, jedno czekoladowe, ale to nie problem. No i jeszcze... Nie kradnij tych serów, jełopie. Wiem, że chcesz je zjeść, ale to jeszcze nie, za wcześnie na to. Okej. Okay. Szczerze muszę przyznać, że bardzo mi się podoba ten tryb, taki właśnie ten taki kafejkowy. Daje się taki spokojniejszy trochę niż na co dzień. No. Ej, ale to nie oznacza, że zwykłe robienie pizzy czy coś nie jest równie fajne. Ale cebulówki na mi pewno. Tu brakuje, nie powiem. Sezon bezcebulówkowy. To jest po prostu. Tak, bardzo zły sezon. Boję się. Wiesz, że teraz skończyliśmy to. Dało nam się przejść, a co za tym idzie? Proszę, możemy to zmienić sobie po prostu franchise. Czyli nowy jakby wygląd. Część naszych kar już od początku mamy. I gramy od zera prawie, że. Franchise. Nice. Bardziej zaawansowany tryb. W końcu się udało. Ale teraz powiem ci jeszcze coś innego, bo to nie jest koniec. To nie. Mamy nadgodziny. Tak. Teraz się robi nadgodziny. I proszę. Nie wiem, o co chodzi. Biurka na pewno daje dodatkową kopię, czy błąd dostawcy, koszt, czy sklepy są generowane losowo. Nie rozumiem, o co chodzi. Szczerze nie rozumiem to dodatkowe zadanie. To weźmy je. Ale koszty sklepy są generowane losowo, to też jest takie... No nie jest to złe, bo my i tak mamy miejsca na więcej. Ale dobra. Co tam chcesz, to bierz, siostra. W sensie w tej grze to nie będzie działać, tylko dopiero w następnej. Nie, w tej już też to działa. Nie, przeczytałam. Dosłownie przed chwilą. Już teraz też to będzie się działo. Nie. Zobaczysz. Nie musisz na mnie krzyczeć, naprawdę. Nie krzyczę, tylko ci tłumaczę łaskawie, a ty się upierasz przy swoje. Krzyczysz na mnie. Ja to wiem, ja tak, to czuję. Tak, czujesz to w czym? We w swoim wąsie. Oczywiście. A gdzie indziej mogę to czuć? W serduszku. Pięciu będą siedzieć przy stolikach, aż nie zostaną pożegnani. Jej, albo nie jej, to sama nie wiem. Ja jeszcze mam dwie koperty. Regał z książkami i... kominek. Mhm. Dobra, no to lecimy jeszcze dalej. Bajony. Ile uda nam się dociągnąć, tyle dociągniemy. Myślę, gdzie je postawić. Nie mam pojęcia. Niech będzie, że tu. Uiii! Co stawiasz? Lampkę? Po lampę. Co ci lampka? Pomogę. Dobra. Pamiętaj, nie rozbija się jajka. Jajko się kroi. Oczywiście. Jakby inaczej. Okej, okay, to szykujemy standardowo kilka serów. I muffiny. Okej. Okay. W ogóle dalej nam się zwiększają jeszcze ilość grupy, czy nie? Oczywiście. Teraz niestety mamy już 18 grup. Cope. Teraz co chwilę będą przybiegać. Trzeba być bardzo szybkim, żeby nadążyć. Muffiny gotowe. Ale udaje się... Na szczęście przygotowywać na pewno, smażyć nie jestem pewien. To co na pewno nam się poszczęściło, to to, że pierwsze dwie grupy chciały tylko ser. Ale co prawda potrzebujemy też muffinów i innych takich rzeczy. Częściej jeden, tylko cytrynowy. Nadmiarowy blat, żeby wcisnąć tam olej. Jak już nie będzie potrzebny. Aha. Dobra. Odbiorę muffina. Robię z niego muffina cytrynowego. I zanoszę ser. Tutaj zobaczmy, co chcą. Proszę, podwójny ser. Nie, czekolada. Już topię. Czekolada i ser. Okej.
Ja zanoszę im ser, ale no, czekoladę to już ty musisz ogarnąć. Już ogarnięta. A, okej. A to już biorę od razu. Okej, Moposław, bo trochę tutaj bałaganu powstało, więc proszę posprzątać. Dziękuję za posprzątanie kuchni. To rzadki serwis okay. W tym biznesie. Dobra, podwójny ser, razy kilka. To akurat szybko będzie do ogarnięcia. Jak są ser, podwójny. Bo dla tych, którzy nie ogarniają, podwójny ser oznacza jedna tacka. Jak jeszcze byście nie zauważyli tego w tym odcinku. Ja tego nie zauważyłam. Serio? Tak, nie, ja się skupiam na tym, żeby swoją robotę robić dobrze po prostu. Okej, potrzebujemy 3 czekolady. Jedną masz, wliczając tą, która jest gotowa, czy nie? Bez tej. Znaczy stąd, stąd. To już ostatnią robię. Okej. Dzięki. 3 czekoladowe muffiny. A, i dostaw mi proszę ser. Jednego czystego. Znaczy cytryna. Jest. Nawet nie jeden. Okej, po prostu nawet nie zauważyłem, że był. A musiałem cytrynowy zrobić szybko. Urok tego, dobra. Że ja nie mam cytryn. Nie nadążam. Nie, spokojnie. Jak nie nadążam? Nadążam, tylko po prostu nie zauważyłem, że muffin tam czekał. Okej, czekolada i ser. Ser i... Okej. To już ci smażę czekoladę, że ty tak ujmę. 3 czekolady potrzebne. Dobra. Pierwsza. No i kilka cytryn też będzie, więc no puste też trzeba będzie mi zostawić. Ja mam całą tackę gotową muffin. Okej, tylko mówię, że po prostu będziesz musiałem wystawić puste, bo no cytryny same się nie zrobią. Ja ci daję czekolady na razie. I pączka jednego po prostu użyję. Jasne. Okej, ser i czekolada. Mhm. Teraz następne, gdzie jest ser i czekolada znowu? Nie zdążymy, przegramy. No, niestety. Niestety. Nie wyrabiamy. Masz ser i nie marudź. Za siebie. Okej. Okay. W ostatniej chwili. Potrzebuj... Szybko potrzebuję jednej. Tak, szybko potrzebuję czekolady, to na pewno. Ci przestawię, bo masz problemy. Co przestawisz? Muffinę. Masz tam zasłoniętą flagą na środkowym. Dobra. Zdążę. Zdążę. Ja ci te flagi przestawię, bo one ci przeszkadzają. Nie, nie jest aż tak źle. Ślepy jesteś. Jeszcze jak ci coś zasłania, to jeszcze gorzej widzisz. No z tym, że jestem ślepy, to akurat masz rację. Ale z tym, że to mi zasłania, to trochę nie. Dobra, tak czy inaczej. A tutaj jedna cytryna, jedna czekolada. Czy potrzebuję łącznie 2 czekolady? Mhm. Jedną już mam. Jedną masz tam. Już jeszcze jedną drugą. Czekoladę. Dobra, i teraz jak ile sera? Jedna ser. To już... pierwszy dzień nad godzin. Nie wiem, jakim cudem, ale tak... No i ostatnie muffiny, jakimkolwiek potrzebuję, bo już sobie sam dam cytryny. Mamy to. Bardziej tylko, że to daleko jeszcze do tego, co trzeba osiągnąć dla achievementów. Achievementy wymagają nad godziny 30. O Jezu. Ale powiem ci tak, z kątu kuchni, bo nie wiem jak u ciebie, ale... No. Kawiarenka jest o wiele spokojniejsza. No, mogę się zgodzić. Mnie na pewno jedne co to, że brakuje trochę miejsca na wszystko. To też. To tutaj też akurat to jest też problem. Nie to. Nie! A ja już tej ozdoby nie ruszę. Terminal do zamawiania. Blat. Staw świeczek. Nie, na pewno warto już inwestować w rzeczy pokoju, serwetki, ostrość sztuczce i tak dalej.
To nie chodzi o to, że chcę, nie chcę, ale musimy, żeby po prostu mniej bałaganu robili na przykład. No to wiesz. Uważaj tylko, że mamy 6 stolików, a 20 grup. Chyba czas na ulepszanie stolików. Musimy szukać albo tych stolików, które się dzielą. Albo zrobienie drugiego pokoju. Jakimś cudem. No, ostatecznie możemy właśnie tutaj zrobić jakiś pokój VIP, że tutaj po prostu jak tam się skończy, to będą przez kuchnię nabijać tutaj, jakiś jeden stolik. Ja wtedy mogę też szybko dostarczyć, w razie czego. Chyba będziemy musieli tak zrobić chwilowo. Ale potem nie już wiem, szukamy... Dam radę. Musimy spróbować. Poczekaj, to jest stolik barowy, jak on działał. Chyba, że... Dobra, to mogę zrobić. Postawię tam on po prostu w kącie malutki. Jeden stolik. On tak, jest on jest dla jednej osoby. Ale jeśli tutaj go postawię, będę mógł szybko go obsłużyć i będzie spokój. Dobra, tak zrobimy. Dobra. To trochę przyspieszy, nie I dużo, dawaj, ale trochę. Jak nie masz stołu, to ja bym przelocowała. Tak, chyba tak zrobimy. I włożyłam do ulepszajki w razie W. Nie ma. Ale jest. Jeszcze twój raz możemy. Idol. Jest twój idol! Co było? To ta do kibla. Nie zauważyłem. Deski do serowania. Deska do serwowania? Nie, serwowa. Ale to nie to. Nie, to, nie to. Orzechy, jabłka, nie? Serwis. Orzechy... Nie. Ja, jeszcze losujemy, bo i tak mam dużo funduszy i nie mam co z tym zrobić. Piekarnik. Stół z eleganckim nakryciem. Ten był jakiś fajny. Nie wiem. W sensie, możemy wziąć, żeby więcej zarabiać, ale tylko tyle. Wydaje mi się, że tak, teraz musimy już brać takie głupoty. W ostateczności mogę jeszcze zrobić coś takiego, że tutaj po prostu upychać jak najwięcej się da. Ten jeden jeszcze mogę tutaj dać na razie w takiej formie. Ale na pewno, jeśli będziemy mogli na nadgodzinach zdobyć to, że są większe grupy, ale jest ich mniej, musimy to zrobić. Tak. Okej. Okay. Chyba nic lepiej już nie zrobimy. Oferuję, zachęcam do sera, czy tym razem już tego nie robimy? Miałam, że sobie mąkę przestawiłam, cholipka. Dobra, może inaczej. Tym razem tego nie zrobię, bo... Nie ukrywam, trochę bieganie za tym serem też już jest teraz problematyczne, jak mam tyle grup. Więc teraz naturalnie... Cholipka! Spokojnie. Więc teraz jeśli naturalnie ktoś będzie chciał ser, to dostanie, ale nie będę ich po prostu zachęcał do tego aż tak. A, i mnie zablokowało, ale trudno. Jak cię zablokowało? Blad jakoś niefortunnie postawiony został. Nie wiem kiedy, wow. I co, jak i gdzie. Widzę, o co chodzi. Będzie trzeba znowu naprawiać kuchnię. Dobra. Nie mamy dojścia do oleju. Czyli bez pączków tym razem lecimy. Okej. Okay. Ja odbieram i zobaczymy. O, i czekolada. Teraz. Czekolada. Dobra, już robię. Ja ogólnie odbieram wszystkie i szukam tych, którzy chcą na razie cytrynę głównie. Okej, okay, jedna czekolada, jedna cytryna, to jestem w stanie też już dostarczyć. Okej. Okay. Robię czekoladową muffinę, żebyś wiedział. Widzę. Dobra. Potrzebuję na pewno w takim wypadku zanieść tam ser i będzie już to ogarnięte. Mów jak potrzebujesz czekolady dalej. Na razie nie widzę, więc możesz mi robić po prostu muffiny. Ale jak mówię, ja na razie nie odebrałem też wszystkiego, bo po prostu chcę szybko dostarczyć to, co już mamy. Dobra. Ja już robię drugą porcję muffin. Okej. Okay. Ja sprzątam tutaj i odbieram koniec zamówienia. Trzy czekolady na razie potrzebne. Tak, trzy czekolady. Dobra. Jedną już tutaj mam, to od razu ją zabieram. Ja pojedyncze tylko wydaj, bo muffiny nie są gotowe, muszę je usmażyć. Nie, tylko zabieram już tutaj i szykuję cytryny. Pojedyncza czekolada i pojedyncza czekolada, dobra. Mam pojedynczą czekoladę, to już wydaję od razu, żeby zwolnić stolik.
Okej. Okay. Cytryna, ser zaraz nam padnie, więc zanoszę. Cytryny i ser. I pojedyncza cytryna też zaraz padnie, więc... nie zdążymy już. I tak ładnie nam poszło. Tak na nas zwłaszcza. Tak. Ja jestem zadowolony z wyniku. You are trying my best. Jedna czekolada. Może jeszcze byśmy przetrwali, ale... No nie zdążymy. Nie zamknąłeś piekarnika. Zamknę piekarnik, ale... Spaliłeś. No niestety nie. Ale tak, za dużo było już takich, widzisz, które krzyczą. No niestety. Nadgodziny poziom drugi. To nas ubiło. I tak ubiło. Ładnie. Doniczka na start dla innych. Halo? Najpierw to musimy wybrać. Mamy wybrać trzy rzeczy, które... Jeszcze z tych tutaj, które chcemy wziąć ze sobą, żeby franczyzę mieć, franczyznę. Albo powiedzieć, nie chcemy tego zapisywać, dawaj więcej expa. To jest pytanie, siostra. Czy chcesz mieć zaawansowane podejście do ciastek na przyszłość? Tak. To teraz wybierz trzy rzeczy, które chcemy wziąć. Ja bym proponował cytryny zostawić. Cytrynki, babeczki. I to albo babeczki, albo pączki. Ty wybierasz jedno z nich, na pewno. Babeczki. Są przyjemniejsze. Okay. I ostatnie, sery czy pączki? Tutaj już nie wiem. Pączek to wiesz, są po prostu zapasowe. A sery, no, teoretycznie łatwo zrobić. Twoja decyzja. Bierzemy ser. I w ten sposób mamy teraz franczyznę. Czyli będziemy mogli podejść jeszcze raz. O, mama ci mówię, zaraz stworzymy franczyznę i patrz. Teraz zamiast iść normalnie, możemy wejść tutaj do tego jakby specjalnego pokoju tutaj. I zamiast normalnie robić, to proszę. Od razu mamy to, co mieliśmy wtedy. Włącza się to samo, co mieliśmy wtedy i możemy od razu już to robić, że tak to określę, więc no. Tak działają franczyzny. Taki specjalny trybek fajny. Kiedyś się na pewno zrobimy. A póki co, no, udało się, jej! No, mamy też 50 minut ponad, prawie godzinę. Prawie godzinę, więc jej, udało nam się! Udało jej! Się, jej! Dobra, no to z mojej strony to tyle, więc no, po prostu trzymajcie się i hej, hej! Bye you.